W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie tak zwane wzory wieta, które tutaj mam po prawej stronie, czyli wzory na sumę i iloczyn pierwiastków, czy inaczej mówiąc rozwiązań, równania kwadratowego. No i ta suma i iloczyn wyraża się jako stosunek współczynników tego równania. Równanie mam zapisane w postaci ogólnej ax plus bx plus c. Przy czym, żeby to był rzeczywiście trójmian kwadratowy, no to a musi być różny od zera. I żeby te wzory miały sens, żebyśmy mogli przez a dzielić, no to musi być a różne, różne od zera. No i tutaj w szybkie przypomnienie. Jak podzielimy przez a, no to dostajemy równanie w takiej postaci, gdzie mamy przy x kwadrat współczynnik 1. I tę postać możemy porównać z taką postacią iloczynową, w której w tych iloczynach występują nasze rozwiązania x1, x2, to są rozwiązania, jak to się wymnoży, porówna z tym, to się dostaje wzory Wieta. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie to jest wszystko zrobione. Teraz korzystając z tego, że mamy te wzory Wieta, wyprowadzimy sobie ogólny wzór na rozwiązanie równania kwadratowego. Ogólne wzory na rozwiązania, no bo możemy mieć nawet dwa pierwiastki, tak? No to narysujmy sobie taki pomocniczy rysunek. Powiedzmy, że x1 to jest ten mniejszy pierwiastek, x2 to jest ten większy. No i teraz. We wzorach Wieta mamy sumę i iloczyn. No to zacznijmy od sumy. Jak mamy sumę, to łatwo mogę również obliczyć średnią arytmetyczną tych pierwiastków. A średnia arytmetyczna, co warto zauważyć, to jest taki punkt, który będzie dokładnie w połowie między tymi pierwiastkami. Czyli tutaj leży i średnia arytmetyczna x1 plus x2 podzielone przez 2. No, ponieważ suma to jest minus b przez a, no to ta średnia arytmetyczna to będzie po prostu minus b przez 2a. Czyli wiem, jaka jest wartość tej średniej, i teraz zauważmy, że te pierwiastki względem tej średniej arytmetycznej są tutaj rozmieszczone symetrycznie. One są w takiej samej odległości od tej średniej, ale w różną stronę jeden w jedną, drugi w drugą. No to oznaczmy długość tego odcinka literką delta. No i długość tego odcinka też jest delta. Czyli teraz widzimy, że te pierwiastki są oddalone od tej średniej o delta. x1 w lewo, x2 w prawo. Czyli mogę napisać coś takiego, że x1 to jest ta średnia arytmetyczna, czyli minus b przez 2a odjąć delta, no bo muszę się przesunąć w lewo Zakładamy, że delta to jest liczba dodatnia, to jest długość tego odcinka, a x2 to będzie ta średnia arytmetyczna, czyli minus b przez 2a, dodać delta. No i wszystko fajnie, tylko ja nie wiem, ile jest delta. No ale zauważmy, że, że jeżeli ja wyznaczę w jakiś sposób wartość tej delty, to wtedy będę miał rozwiązany mój problem, będę miał pierwiastki mojego równania. No, na razie skorzystałem z tego pierwszego wzoru wieta, wzoru na sumę. No to teraz spróbujmy skorzystać ze wzoru na iloczyn. Po prostu wymnóżmy, ile to jest x1 razy x2. No to widzimy, że to będzie iloczyn tych dwóch wyrażeń, które tutaj są. Czyli tutaj mamy tak, żeby pilnować tych kolorów, minus b przez 2a, minus b przez 2a. Raz odjąć delta, a raz dodać delta. Czyli tutaj mamy iloczyn sumy i różnicy, dlatego że tutaj mamy raz minus, raz plus. Ten pierwszy element jest taki sam w obu, a drugi jest raz z plusem, raz z minusem. Czyli to będzie po prostu. Może napiszmy to już białym kolorem. To będzie po prostu minus b przez 2a do kwadratu. Odjąć delta do kwadratu. No oczywiście ten minus tutaj niczego nie zmienia, więc mogę napisać, że to jest po prostu b kwadrat przez 4a kwadrat odjąć delta kwadrat. No dobrze, ale to pozwoli mi wyznaczyć właśnie tę deltę, dlatego że iloczyn, to ja wiem co to jest. Iloczyn to jest c przez a. Czyli ja mogę napisać takie równanie, że c przez a to się równa. B kwadrat przez 4A do kwadratu odjąć delta kwadrat. Przepisałem to równanie. Mogę tutaj przywinąć, żeby zrobić sobie trochę miejsca. No i teraz mam wzór taki, że delta kwadrat. Mogę dodać do obu stron delta kwadrat i odjąć od obu stron C przez A, czyli będę miał b kwadrat przez 4 a kwadrat. Odjąć c przez a. No i teraz założyliśmy, że ta mała delta to jest długość odcinka, czyli to jest dodatnia liczba, czyli delta to będzie właśnie plus pierwiastek, nie minus pierwiastek, tylko plus pierwiastek. Z tego co tutaj było, b kwadrat przez 4a kwadrat odjąć c przez a. No i to już jest koniec. Dlaczego to już jest koniec? No bo ja tutaj potrzebowałem właśnie tego wzoru na deltę, tą małą deltę, żeby obliczyć te pierwiastki, już i wyznaczyłem, tak? Mam wzór, który wyraża mi tę małą deltę przez współczynniki mojego trójmianu kwadratowego, i wystarczy, że wstawię do tego, co mam tutaj. No to wstawię. Napiszę tutaj tak: x1 to się równa, no i tutaj była ta nasza średnia, minus b przez 2a. Odjąć, odjąć delta, czyli pierwiastek z b kwadrat przez 4a kwadrat minus c przez a. No a wzór na ten drugi pierwiastek jest prawie taki sam, różni tylko znakiem przy delta. To żeby tego nie przepisywać drugi raz, to napiszmy taki wspólny wzór dla obu przypadków. Plus, minus. Raz plus, raz minus. Tutaj 1, 2. Wszystko jedno, który pierwiastek jest który tak naprawdę. Więc który ma jaki numer to jest nieważne. Pierwiastek pierwszy lub drugi, plus lub minus. No i to może wyglądać znajomo dla niektórych oglądających, dla tych, którzy znają wzory na deltę i pierwiastki, ale jednak wygląda to trochę inaczej niż to, co się standardowo w szkole pokazuje, co się każe nauczyć na pamięć. No ale tak naprawdę to jest to samo. To wymaga tylko kilku kosmetycznych zabiegów, żeby się o tym przekonać. No to ja teraz to wykonam i pokażę w sposób niebudzący wątpliwości, że to jest to samo, tak naprawdę. No to przepiszmy najpierw to minus b przez 2a, a tutaj z tym pierwiastkiem coś pokombinujemy. Plus minus, no i teraz pod pierwiastkiem ja tutaj wyciągnę 1 przez 4a do kwadratu przez naw przed nawias. No i co mi zostanie w nawiasie? Z tego pierwszego zostanie mi b kwadrat, a z drugiego zostanie mi minus 4a razy c. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Jak 4A razy C podzielę przez 4A kwadrat, no to czwórka się skróci, jedno A się skróci, no a drugie A będzie w mianowniku, czyli będę miał C przez A jest minus, wszystko się zgadza. Mogę tutaj dalej to przekształcać, i napiszę tutaj pod spodem, czyli mamy minus B przez 2A plus minus. No i teraz ja tutaj będę chciał wyciągnąć pierwiastek z tego 4a kwadrat no to napiszę, że to jest 1 no i wyciągnę pierwiastek 2, no i pierwiastek z a kwadrat to jest wartość bezwzględna z a no a pod pierwiastkiem zostanie mi b kwadrat minus 4ac no i teraz Tutaj jest ta nieszczęsna wartość bezwzględna, ale mamy plus lub minus. No jeżeli A jest dodatnie, no to wartość bezwzględna z A to jest po prostu A, jeżeli A jest ujemne, to wartość bezwzględna z A to jest minus A. A my i tak tutaj bierzemy obie te wartości plus minus. Czyli tak naprawdę mogę tutaj całkowicie bezkarnie sobie tę wartość bezwzględną opuścić, bo i tak bierzemy obie możliwe wartości z plusem i z minusem. Co najwyżej nam się przenumerują te pierwiastki, który jest pierwszy, który jest drugi, ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, jak już się mówiłem. Czyli mogę nawet napisać, że to jest 1 przez 2a. No a tutaj pierwiastek z b kwadrat minus 4ac. No i teraz to już wygląda prawie tak, jak uczymy się w szkole, bo trochę za daleko zjechałem. No mogę tutaj do wspólnego mianownika sprowadzić. Mam to 2a. No, i tutaj mam minus b plus minus pierwiastek z b kwadrat minus 4ac. No i to, co jest pod pierwiastkiem, no to jest ta słynna delta, którą się w szkole właśnie tak definiuje, duża litera delta. Delta to jest właśnie b kwadrat minus 4ac, to co mamy pod pierwiastkiem. No i oczywiście, żeby te wzory miały sens, no to ten pierwiastek musimy być w stanie wyciągnąć, czyli delta musi być nieujemna. Jak delta jest ujemna, to rozwiązań nie ma rzeczywistych. Jak delta jest równa 0, no to wtedy mamy tylko jedno rozwiązanie, bo delta jest 0, mamy po prostu rozwiązanie minus b przez 2a. A, a jak delta jest dodatnia, różna od 0, no to wtedy mamy dwa rozwiązania, no bo tutaj raz się dodaje, raz się odejmuje coś. No i na koniec możemy napisać tak, jak ktoś pisze w szkole, czyli mamy minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. To może na zakończenie już rozwiążmy sobie ten przykład, którego nie rozwiązaliśmy w poprzednim filmie. I to było takie równanie: 3x kwadrat dodać x odjąć 3 równa się 0. No to obliczamy deltę. Delta to będzie b kwadrat, czyli współczynnik przy x to jest 1 do kwadratu. Odjąć 4 razy a, czyli razy 3 i razy c, czyli razy minus 3. No czyli to jest 1. Minus i minus, czyli plus 4 razy 3 razy 3 to jest 36, czyli delta jest równa 37. No to możemy obliczyć teraz łatwo pierwiastki. x1, 2 to jest minus 1 plus minus pierwiastek z 37 podzielone przez 2 razy współczynnik przy x kwadrat, czyli przez 6. Czyli mamy pierwiastek minus 1 plus pierwiastek 37 przez 6 minus 1 minus pierwiastek 37 przez 6. No i mam nadzieję, że teraz już widać, dlaczego mówiłem, że tego konkretnie przykładu nie rozwiążemy, patrząc na wzory Wieta i próbując odgadnąć rozwiązania tego równania. Dlatego, że tutaj łatwo widać, że suma i iloczyn to są pewne liczby wymierne, jakieś nieduże ułamki. Ale okazuje się, że te dwa ułamki, że to jest suma i iloczyn takich dosyć nieoczywistych liczb, niewymiernych. No i teraz ja sobie nie wyobrażam, jak długo musiałbym się wpatrywać w tę sumę i ten iloczyn, żeby wpaść na to, że to jest suma iloczyn takich akurat niewymiernych liczb. Dla mnie to jest sytuacja raczej beznadziejna, ale tą metodą, którą tutaj sobie wyprowadziliśmy, korzystając właśnie ze wzorów Wieta, możemy już zawsze znaleźć rozwiązanie, nawet takie, Nieładne, niewymierne rozwiązanie równania kwadratowego zawsze możemy znaleźć, a to wyprowadzenie oparliśmy tutaj właśnie na wzorach wieta, które wyprowadziliśmy z kolei w poprzednim filmie.